Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Rebirth Champions X i dzisiaj sobie zagramy nowy Saint Patrick's Event, tylko że w Rebirth Champions X teraz wszędzie te eventy z Świętego Patryka są. Czajmy sobie, co tu dodali, update 52, zaraz, czy w zeszłym tygodniu nie był też 52? I mamy tak, Saint Patrick's War, 3 nowe jajka, 19 nowych zwierząt, sezon 12, 9 exclusive petów, nowa topka, nowa waluta tych koniczynek, Saint Patrick's Shop, nowe eventowe upgrade'y, Saint Patrick's skrzynka, nowy kod, poprawki błędów i więcej. Dobra, to mamy sezon drugi, mamy tu kwestiki, graj 30 minut, haczuj 300 jajek, chyba zawsze jest na pierwszym kwestie w każdym sezonie. No dobra, wchodzimy sobie i mamy koniczynki do zbierania, dostajemy po 10 koniczynek. Tu mamy sklepik, mamy skrzynkę. A to? Myślałem, że to jest skrzynka. A, to są upgrade'y, dobra widzowie. Peci, clicker. O co, event, te same upgrade'y widzę. No dobra, zbierajmy sobie, jak te jajka tu kosztują. Stówka, 1000 i robuxy, A ze skrzyneczki co dostaniemy? Boost, tylko jeden boost. Czy coś jeszcze? Aha, sklepu nie oglądałem. Dobra widzowie, zobaczmy sklepik. I mamy tytuł specjalnego peta i boosty. Czy ja mam boosty odpalone? Dobra widzowie, to otwórzmy sobie jakieś jajo, żeby dostać więcej tych koniczynek. A 3 sobie otwórzmy od razu. Epicki i co 2 dostałem? Gdzie wy jesteście? 1B i po 100 milionów. Zdejmij wszystko. Wyposaż. I wyposaż. Czemu ja mam mnożnik razy 1? Czy to będzie tak działało? Nie wiem, czy to tak działa jak myślę, ale dobra, coś tam leci więcej. Tak kosztuje tysiaka, to jeszcze muszę troszkę dozbierać. Dobra, mamy 3000, 3 jajka, bo ja tego pierwszego nie chcę już. I mamy rzadkie, coś tam innego było i coś tam innego. I gdzie to? No i to już ma, o, dobra. Rzadki ma już, o, więc elegancko. No i teraz patrzcie, widzę jak to leci, już 10 tysięcy jest. To zaraz sobie kupimy jakiegoś upgrade'ika. I co my tu mamy jeszcze? Mnożnik, dobra. Dobra widzowie, w tym czasie, gdy ja se farmię te koniczynki, znalazłem nowy kod. I jest to kod. I działa i dostałem tylko razy 3 lucky boosty? A tam pisało, że jeszcze jakąś nagrodę się dostaje, tylko lucky boosty dostałem. No dobra, no ale macie kod Clover, macie go w opisie jak coś. I korzystajcie, żeby zgarnąć sobie lucky boosty. A ja lecę dalej farmić i zaraz sobie pootwieramy jajeczka. No i dobra widzowie, wydałem swój pierwszy milion koniczynek, więc zobaczmy co mi się udało trafić. 5 legend Lucky Hexagon, więc elegancko, one mają 75 O. Czyli to byłby mój najlepszy pet do tej pory? Chyba tak, no. Na to wygląda i razy 120, a te tutely Patryka mają tylko 53. Zróbmy sobie złotego i ma razy 240, no to elegancko. Co my tu jeszcze mamy? Trafiłem Toxic od razu, to jest topach i złoty? Top hat, a nie topach. Dobra, skraftujmy sobie wszystko. I co my tu mamy? Galaxy, top hat. Tutele, dwa toxic, top haty. No i już nic ciekawego, wyposażmy te najlepsze. Ile teraz dostanę? Po 15 tysięcy dostaję tego koło? 54 mam? 68, to 14,5 tysiąca jakoś dostaję. Patrzcie widzowie jak to leci, jak ja przed chwilą milion farmiłem chyba z 5 minut, to teraz minuta i będę miał milion. Ale pokupujmy sobie jakieś upgrade'y, na co by mi się przydało? Na kliki, prawie maksa mamy. I na więcej mi nie stać, ale to sobie znowu pofarmię trochę tych cloverów. I potem kupię upgrade'y i znowu będziemy farmić. Jajka i tak w kółko. No i dobra widzowie, miałem 5 milionów cloverków, mam 2,5, więc... Nie, miałem 5,5 miliona, więc 3 miliony wydałem, czyli 3000 jajek otworzyłem. I mam tu 9 jakichś rzeczy i mamy mityka, jest Lucky Dragon. Reszta to są same legendy. Gdzie jest ten Lucky Dragon? 600 O i razy 420. Kraftujemy wszystko. Jak to teraz wyporządzić? Zdejmij wszystko. Zakładamy Lucky Dragona. Pierwszy kapelusik, drugi kapelusik, trzeci kapelusik, czwarty, piąty. Tych smoków nie chcę. Mamy Galaxy, Świętego Patryka Żółwia. Tu jest czapeczka. Jeszcze petów, jeszcze dwa pety. I ile dostanę? 002003. No to nie jest tak źle. A jak tu z tymi upgrade'ami? Ulepszmy sobie kliki już na maksa. Hard speeda se ulepszmy, klejnoty. No i po 20 parę tysięcy już dostaję, także elegancko. Jakiegoś rebirfa mogę zrobić. Patrzcie, ja mam klików w ogóle, zapomniałem się o tym. Mogę tego, ten jeszcze jest opłacalny. Mamy 800 QND, zaraz kolejny poziom tych rebirfów.
nie wiem jak to nazwać. Co mamy z questów? Graj godzinę, kolejny questik i 10 potek. Dobra, to sobie te potki zaraz dokupię. Szczęście, kliki na gemy nie mam. Ajajaj, szkoda, że nie miałem tych gemów. To wiecie co widzę, w sumie i tak idę na spawna, żeby kupić te potki, to sobie dokupmy jakieś upgrade ze sklepu. Co mi tu zostało? Jeden przycisk mamy tu maxa znowu. Ile jest maksymalnego przycisku? 25 SXD. O, to zaraz będę miał SXD. Zaliczone? Zaliczone, dobra. To wracamy farmić. No i dobra widzowie, jestem po kolejnym openingu, wydałem kolejne miliony. I trafiłem dwa mityki i dwie albo trzy legendy. Więc patrzcie jak to teraz wygląda. Wyposaż najlepsze. Najpierw skraftujemy wszystko, ale teraz wyposażmy najlepsze, ale tych panów nie chcę. Chcę tylko te tutelki i elegancko. No i już po te prawie 30 tysięcy zarabiam, więc patrzcie jak to leci. Walniemy sobie kolejnego rebirfa. I mam 2 SXD rebirfów. No wreszcie jakiś nowy poziom tych rebirfów wpadł. I czy ja mogę coś tu pokupować? No mogę sobie hard speeda kupić. Za chwilę będę mógł sobie kupić kolejne. Dobra, ja sobie idę jeszcze dokupić tutaj na fantasy spawn upgrade, bo chyba nie miałem wszystkich. No patrzcie widzę, ile mi tu brakowało. SPD, no nie mogę kupić. Ale mam mnożnik klików na maksa i mnożnik klejnotów na maksa i prawie przechowywanie zwierząt na maksa. Wracamy sobie do Patryka i farmię jeszcze trochę tych kończynek i pokupujemy jakieś upgrade'y na sam koniec. No i dobra widzę, mam 50 milionów kończynek, więc czas sobie zrobić jakieś zakupy. Kupmy raz to. To mogę wymaksować? Z tym poczekamy. Kupmy sobie szczęście. Diamenciki. No i co teraz widzowie? Albo kończynka, albo... Nie, no kończynka chcę więcej dostawać. Jeszcze mam 2,5 miliona. Mogę na coś to wydać? Nie, już na nic mnie nie stać. A za dużo mi to tych boostów nie dało. Kupmy sobie tu jeszcze na kliki coś. Na co mi brakuje? Na rebirf. Te kupmy na szczęście, bo na pewno dużo tego zużyję. No i na rebirf te kupmy. Jeszcze sezona coś porobiłem, który tu mam tier 5, resztę porobiłem. Tu muszę kolejną godzinę grać, no nie. 5 petów skraftować, rebirfy zrobić, to zrobione. A nagrody, o, lag, gemy, apecik dopiero na tierze 8, spoko. 37 tysięcy dostaję, a dostawałem chyba 25. No to coś tam zwiększa. No ale dobra widzowie, to by było na tym odcinku z tego evenciku. Jak chcecie więcej, to piszcie w komentarzach, nie zapomnijcie łapeczce w górę. I piszcie oczywiście jak wam idzie w tym evencie, jeśli ktoś gra. Bo jestem ciekaw, czy już ktoś sobie kupił tego peta eventowego. Jak ktoś kupił, to można napisać, co ten pet daje. Czy jest naprawdę taki fajny. I czy ma jakiś OP mnożnik klejnocików. Ja jeszcze sobie dootwieram te jajka. Ale to już poza kamerami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego odcineczka. Pa, pa.